Spotkaliśmy się na warsztatach dotyczących kształcenia praktycznego w kontekście rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Kilka słów na temat tego, skąd ten warsztat i czego będzie dotyczył. Warsztat... Musimy znaleźć miejsce dla hamu? W naszym projekcie zdecydowaliśmy się na ułożenie w określony sposób. Okej, jeszcze raz. Ponieważ naszą ideą wraz z naszymi szanownymi kolegami, ukochanymi przyjaciółmi przynajmniej z 6 jednostek, jak Państwo widzicie, a 4 krajów, ułożyliśmy według popularności 85 praktycznych metod kształcenia. No i teraz ten ranking spowodował, że przeprowadzone przez Was testy udowodniły to, że najbardziej popularne okazały się burza mózgów, potem praca zespołowa, następnie w ogóle warsztaty wszelkiego rodzaju, case study i gdzieś tam również znalazł się metaplan. Nasz zespół z Katedry Marketingu i Sterowania Ekonomicznego dość mocno zaangażował się w rozbieranie zarządzania kompetencjami. Zainteresowaliśmy się zarówno planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, jak i kontrolą kształtowania kompetencji w różnych aspektach. No i dzisiaj zapraszamy Was na 3 mini treningi, ale to po to te mini treningi są przez nas zaproponowane, żebyście dotknęli przynajmniej 3 metod z tych 85, o których mówiliśmy w trakcie wczorajszego i dzisiejszego dnia. Czyli mamy 3 trenerów, 3 workshopy i właściwie 3 razy 30 minut. Brzmi jak sportowe wyzwanie i mam nadzieję, że wszyscy będziemy się chcieli dobrze bawić. To jest kilka słów o nas. Gdzieś tam możecie Państwo o nas poczytać. Gosia Spychała i Marek Goliński. 3 trenerów, właściwie z jednej katedry. No i właściwie let's go. Proszę Państwa, miało być tak, że każdy stół jest zajęty. Teraz wyobraźmy sobie, że pracujemy wszyscy razem. Ja może bym wszystkich zaprosiła, żebyście Państwo też do nas dołączyli. Dacie radę spokojnie. Zapraszam. Marek, Gosia. Może połączymy jeszcze jeden stół. Tak, bardzo proszę, wtedy będziemy mieli szansę po prostu więcej do Was. Wtedy ważne. Musimy stół dołączyć, czy możemy się rozsunąć? Możecie się rozsunąć, ale kawałek dostępu do stołu musicie mieć. No to możemy zrobić. Nie, poczekaj, uwaga, bo spadł. Okej, zostawiam tutaj kasteczki. Proszę bardzo, na ten stół przesuwam plastelinę. Moi drodzy, tematem naszego dzisiejszego spotkania, mojego warsztatu jest wykorzystanie metaplanu w rozwiązywaniu konfliktów. Każdy z Was otrzymał jedną kartkę różową i kilka kartek żółtych. Jeśli tych kartek brakuje, to można odwrócić kolejno, to jest ich więcej. Potrzebujemy kartkę różową po to, że na tej kartce stanie Wasze dzieło. Proszę, aby każdy wziął jeden kolor plasteliny. Tak jak najbardziej lubi. Ja już mam. Ale jest jeszcze jedno. Słuchajcie, waszym zadaniem teraz jest na tej różowej kartce, wolno stojącej, waszym zadaniem jest ulepić konflikt. Bardzo proszę, macie na to 3 minuty. Ulepić konflikt. On jest, żeby to stało na tej kartce. Ulepcie konflikt tak, jak sobie go wyobrażacie. Też mam. Proszę nie podglądać, to ma być wasz konflikt. To wy wchodzicie w sytuacje konfliktowe, powinniście spróbować ten konflikt w taki sposób opisać.
Proszę. Tutaj leżą długopisy, podpisali jednym zdaniem, jedną frazą, jednym słowem to, czym ten konflikt jest. Czym jest? Tak. Co robiliście tak naprawdę? Proszę cię, dziękuję. Swój konflikt i nazwał go. Tak, ale trzeba to teraz zwerbalizować, powiedzieć. Może od Asi zaczniemy. To różowe coś. Co to jest? This is part of the wrong communication. Because when you communicate in the wrong way, then everything goes in the wrong way. Does it have to be translated? Musi to być tłumaczone? Czy dla Państwa? Nie, to rozumka się wyzwała po prostu. It's just for kind of copying each other. And this is, it's called wrong communication. And as you can see, this is like the first part. Then it's like a tree, it grows. And it's not even nice because it has a lot of scratches and so on. So this is my wrong communication. This is my problem or conflict. Okay. Poprosimy. Ja mam duży pożar, oczywiście widać, że jestem zaoczony w obrazku. Idą też iskry, jest po prostu gorąco i jest... A gorąco duży. Rozumiem. Czyli konflikt to jest czymś za więcej, zaognił się, jest czymś tak. Więcej niż tylko niezgodnością jakąś, tak? Dobrze. Ja swój konflikt nazwałam egoizmem, czyli jesteśmy zbiorami, które, żeby mogły się z sobą komunikować, my musimy mieć jakąś część wspólną. A wtedy, kiedy chcemy wszystkiego dla siebie i chcemy zabierać tę część wspólną, niestety, ale mamy olbrzymi konflikt. Czyli egoizm, chcę wszystkiego dla siebie. Dobrze. Ja mam konflikt pomiędzy kulą a wałkiem. Kula została zaatakowana przez wały. One się w ogóle nie mogą ze sobą skomunikować. Nie znają swoich potrzeb. A nie są oczekiwane. Dobrze. A nazwał Marek, to jest bardzo ciekawie. A nazwałeś jak? Niezgoda formy. Niezgoda formy, okej. Okay. Ja nazwałam swój konflikt, ktoś tu zapomniał o tym, że jest plastyczny. Mamy dwie bruły z plastyliny, które chcą się dopasować, nie mogą tego zrobić. Obie mogą się zmienić, ale po prostu nie wiem, nie pamiętam o tym, zaschły. No i nie dosyć się w ten sposób, prawda? Wystarczyłoby się obrócić, czy z lekka przykrywać. To ja mój konflikt nazywałam jakby ścianą przeszkodą i to po prostu jest blokadą, którą czasami ciężko, jest przeszkodą, którą ciężko obejść, żeby porozumieć się z drugą osobą, czasami powstaje. A to jest tylko Baba Jaga. Bardzo egoistyczna osoba, która zawracała mi. Każdy zna na pewno taką jedną. Okej. Ja swój konflikt nazywam agresją, kiedy takich dużej kuli strzelamy do takiego mniejszego
znacznie słabszego. Ja z Państwa rozwołam sztywność. Chodzi mi o brak elastyczności, a także kolor, który moim zdaniem jest połączony z takimi zbędnymi emocjami, emocjami, które wyczerpują wszystkie strony, które są uwikłane w ten pomysł. Okej, Hanu? Okej, my conflict is unequal division. Mm-hmm. And in Finland we are using right around the right rate to describe that somebody get a bigger share than the other. Okay. In English or in Polish? Po polsku. To jest swoisty wulkan, ponieważ wszystko zaczyna się w zarodku, kiedy nie wiadomo co jest, kiedy nie wiadomo jeszcze jak dalej się kończy konflikt, który tego zarasta się aż w końcu pęka i wybucha i bardzo się rozprzestrzenia w sposób niekontrolowany. Okej. No to ja nazwałam swój konflikt konflikt kształtu. Pod spodem miał być trójkąt, a na górze prostokąt. Widać, że po prostu, że oba kształty nie mogą się do siebie dopasować i mamy konflikt. Mhm. A tutaj co to będzie? Może być klient. Konflikty kwiatka. Konflikt kwiatka. Okej. Okay. To, co zrobiliśmy do tej pory, to każdy z nas przedstawił swoje spojrzenie na konflikt. Ale okazuje się, że właściwie każdy z nas rozumie konflikt, który był omówiony przez innych. Czyli zobaczcie, ile mamy form konfliktu. Ile tak naprawdę tego konfliktu może być. Może być wewnętrzny, może być zewnętrzny. Może być międzygrupowy, może być społeczny, może ich być mnóstwo rodzajów. I teraz chciałabym, żebyście na kartce żółtej, która się przykleja, napisali też jednym słowem, bądź jednym zdaniem, przechodzimy do metaplanu, jak jest, czyli czym jest ten konflikt. Jeżeli chcecie coś zmienić z tej nazwy, jeszcze możecie. Czyli nazwijcie to, co ulepiliście, w taki sposób, żeby było zrozumiałe dla innych. Czyli jak jest. Na żółtej kartce tej przylepnej jednym słowem, jednym zdaniem, jak jest ten konflikt w waszym życiu? Też, ale to jest ten konflikt, który tak naprawdę jest. Nie. Jaki jest konflikt? Czym jest konflikt u was? Niezgodnością, pożarem, wulkanem. To co zrobiliście? Tak, ale na żółtej kartce bym poprosiła, żebyś to napisała, bo to muszę przykleić. Tam masz długo. Dobrze, tylko że ja potrzebuję to przylepić, więc trzeba nie przepisać na drugą kartę. Bo poprosiłabym o podania. Czyli mamy zła komunikacja, brak elastyczności, egoizm dwóch światów, wulkan, unequal division, dobrze przeczytałam? Unequal division. Nierówny podział. Mamy zagrożony przez konflikt, problem z komunikacją, nie został zaogniany, czyli duży pożar. Baba Jaga, czyli osoba, która wywołuje konflikt. Konflikt jest przeszkodą. Niezgoda formy, czyli jakby niedopasowanie kształtu, tak? Tak. Charakterów, agresja. Ktoś tu zapomniał o możliwości deformacji. Miła osoba? Zawsze powoduje konflikt. Taka miła w cudzysłowie, tak? Więc musimy wziąć na cudzysłów. Jest taka pomocna osoba. Okej. Okay. Czyli mamy. Słuchajcie, mamy. Jeżeli jesteśmy przy metaplanie, mamy określenie, jak jest. Teraz chciałabym, żebyśmy się zastanowili, dlaczego jest tak, jak jest. Chciałabym, żebyście na drugiej żółtej karcie się zastanowili w kontekście swojego konfliktu, dlaczego
twoim przypadku ta miła osoba jest w tym miejscu, gdzie jest i może psuć. Dlaczego ta Baba Jaga tam nie wiem. Właśnie coś robi niedobrego? Czyli zastanówcie się, dlaczego jest tak, jak jest. Ja już tam dałam odpowiedź w sumie. Dobrze, to powinna się ta część odpowiedzi znaleźć tutaj. No, mamy gdzieś ten zegarek, tam to nie mogę powiedzieć, że powietrze to jakieś tam zaraz. Może tutaj gdzieś było. I dlaczego jest tak, jak jest? Po pierwsze, brak elastyczności. Słusznie. Ale ja też coś nie znam, nie myślałam coś innego. Tak. Jest dlatego, że ktoś potrafi wywoływać burzę w stan wody, czyli robić konflikt z niczego. Bo nie chcę słuchać innych, bo kocham tylko siebie, bo boję się zmian. Dlatego się pojawia konflikt. Jestem egoistą. Ktoś zamyka się i nie jest otwarty na nowe rzeczy. Boi się drugiego człowieka. Brak kontaktu, brak rozmowy, brak ustępstw, brak pokory. Każda osoba jest inna, ma inny poziom świadomości, inne przekonania, inne środowisko, inne polityki. To jest przyczyna tego, dlaczego jest tak, jak jest. Zamknięty umysł, różnice zdań, osobowości, zbyt duże podobieństwa czasami, brak komunikacji, przez problemy z komunikacją problem nie został w porę opanowany i stał się konfliktem. I konflikt się zaoczył. Stratification of society. Stratification of society. Okay. Zamknięty umysł, różne, to już mówiliśmy, brak komunikacji i narastają emocje, brak nad nimi kontroli i konflikt się powiększa. Czyli po pierwsze, mamy analizę stanu, wiemy, czym jest konflikt. Mamy, tak jak tutaj siedzimy, kilkanaście osób, mamy kilkanaście różnych konfliktów, z których każdy jest prawdziwy. Mamy też zidentyfikowane przyczyny tych konfliktów. Jeżeli potrafimy zrobić jedno i drugie, to potrafimy przejść do drugiego okna i możemy powiedzieć, jak powinno być. Stawiam karteczki w razie czego, kiedy zabrakło. Jak powinno być teraz w kontekście waszego problemu, waszego konfliktu, co można tak, jak powinniśmy sobie wyobrazić, jak to nasze życie bez tych problemów wyglądałoby z tej strony. Mam taką odpowiedź jak symbioza. Symbioza. Czyli współpraca na rzecz każdej ze stron. Tak? Symbiotyczna współpraca. Wszyscy korzystają, nikt nie traci. Słuchanie, wysłuchać. Słuchanie, czyli słuchać nie tylko słuchać, ale wysłuchać, zrozumieć to, o czym się mówi. Ustępstwo, czyli zdolność do oddawania pola. Wola współpracy jako podstawa. Tak powinno być. Miłość. Miłość do ludzi. Komunikacja, na bieżąco rozwiązujemy problemy. Nie czekamy, aż one się tam rozżarzą odpowiednio. Słuchamy się nawzajem, szanujemy się, akceptujemy inność. Poznajemy i rozwijamy się społecznie. Powinniśmy nie mieć uprzedzeń, być otwartymi. Potrafimy słuchać, potrafimy współpracować. Byłoby cudownie. Zrozumienie, ustępstwa, otwartość. Brak uprzedzeń. Rozumiem, okej. Bardzo cudownie, że dochodzimy do tych samych rozwiązań.
mimo że konflikty były inne. No właśnie do tego dojdziemy. Obserwacja świata, otwartość, zobaczyć jak wygląda świat innych, tolerancja. Umieć kontaktować się z innymi. Wszystko mamy. Kochani, spójrzcie, widzimy jak powinno być. To co powiedziała wam Gosia, rzeczywiście chciałabym, żebyśmy się zastanowili, dlaczego tak różne konflikty, taka masa innych rzeczy, innych przyczyn powoduje, że wystarczyłoby tak naprawdę spisać to w 5 punktach, a ani tej strony by nie było, ani tej strony. Co według was jest najważniejsze po tej stronie? Jak powinno być? Szanowanie się. Szacunek. Okay. Szanowanie siebie nawzajem. Słuchanie. Tolerancja. Miłość. Miłość, czyli takie podejście do człowieka. Dobrze. To teraz macie kolejne zadanie, żebyście wrócili do swojego konfliktu, którego ulokiliście i zróbcie coś takiego, żeby ten konflikt niewielkimi gestami zlikwidować. Ile czasu wam to zajmie, żeby ten konflikt przestał być konfliktem? Proszę bardzo. Co zrobiłaś, Gosiu? Opowiedz o tym. Tylko i wyłącznie ten egoizm jednego i drugiego rozerwałam i stwierdziłam, że właśnie to opłacę. A jak wykorzystasz ten egoizm? Bo go masz. Mamy go w systemie. Co z nim zrobić? Jak najbardziej myślę, że możemy poprzez to, że poznamy tą swoją inność i to, czego nie lubimy, my możemy te koła, tak to koło właśnie jak najbardziej poszerzyć, tak? Czyli to nie jest tylko nasza część wspólna, ale również to powoduje, że to jest część wspólna. Czyli zyskujemy tak naprawdę. Tak, jak najbardziej zyskujemy. Zapisz to teraz. Co zrobiłaś? Okej, Monika, co zrobiłaś? Opowiedz o tym. Trójkąta i prostokąta ułożyłam taką elipsę swojego rodzaju, czyli stworzyłam jeden kształt dwóch, które ze sobą nie grały. Zrobiła coś, co nazywamy wyznaczanie wspólnego celu, czyli znalazła takie zastosowanie dla obu jednostek, które spowodowały, że zaczęliśmy jakby grać do tej samej bramki, zaczęliśmy robić dokładnie coś, co jednej i drugiej stronie przynosi korzyść. Zapisz to. Co zrobiła Asia? Serduszko. A jak ci się to udało zrobić z tego roztrzepanego, tego wybuchu prawie? No tutaj było takie jedno, takie wielkie, od którego zaczęło to wszystko. I to wszystko to drugie, zrobiłam takie drugie. Dobrze, jak to nazwiesz? Co zrobiłaś w tym? Czy przepracowałaś to z nimi, ten konflikt? Co się stało takiego, że z czegoś, co było konfliktem, pojawiła się miłość? Bardzo często ludzie mówią o tym samym, że jak Słowaki się nawzajem nie rozumieją. I tak naprawdę wystarczy pokazać jakąś drogę, że tak. I to jest prawda. Dobrze, nie. Zapisz to na żółte kartce. Czyli mówię, tylko znalazłaś początek i koniec i to zaczyna pracować. To też to napisz. Mamy pierwsze określenie, czyli co zrobić? Tutaj zadam sobie takie pytanie. Co zrobić, żeby było tak, jak być powinno? I właśnie teraz odpowiadacie na to pytanie. Gosia powiedziała, że zrozumiała innych, zrozumiałam, że współpracując mogę osiągnąć znacznie więcej. Czyli to należy zrobić. Co należy zrobić? Zacząć pracować nad połączeniem, żeby początek i koniec mógł się ze sobą spotkać, żeby efekt był widoczny dla tego, który rozpoczynał ten proces. Monia napisała, obie jednostki znalazły drogę do rozwiązania, ponieważ zaczęły patrzeć na daną rzecz w ten sam sposób. Czyli czasami wystarczy spojrzeć przez te same okulary i będziemy widzieć to samo. Proszę nam opowiedzieć, co pani zrobiła. Tak, ja miałam wcześniej taki płomień, kiedy dostałam tą energię płomienia, żeby dwoma ruchami zmienić ją też w sercu, żeby się tak poślała, czyli żeby taką energię, którą poświęcamy na to, żeby się kłócić i siebie nie słuchać, właśnie przepić.
I tak naprawdę wystarczy po prostu zmienić może kierunek tych emocji, tak? Żeby z negatywnych weszło w pozytywne, nie tracąc nic na samej energii. Super. Marek. Pamiętaj, że tam był kołek i który... Tak. To, co było kulą, to był archetyp kobiety i on się w ogóle nie zmienił, a to, co było tym czymś innym, to był archetyp męski i on się całkowicie zmienił. Kobieta. Upodobnił się do kobiety i to jest przesłanie zrozumieć w drugą stronę. Patrz, kobietę. Posłuchać mądrzejszego. Przekazie, ale doceniam. Rozkład sił na sali i stwierdziłem, że się nie boję. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, co tam pani? Bardzo się właśnie wyróżnia, ale wygląda. Tak, pierwotnie miałam kulkę i taki znak większości. No i właśnie oczywiście chodzi o to, żeby jedno delikatnie się zdeformowało, drugie również delikatnie i przy minimalnych gdzieś tam stratach maksymalizują się zyski i obie strony mają czasu. Super. Jak to nazwiemy? Mamy to już? Poproszę. Mamy dodatkowo, że to jest znak kolejnicie, ja miałam barierę, miałam jakby ścianę zbudowaną z cegieł i po prostu wystarczy tą ścianę rozebrać i z cegieł zbudować jakby wspólną płaszczyznę, takie silne fundamenty pojednania i żeby znaleźć ten wspólny język. Bardzo dobrze. Bardzo ładna metafora na to, czym się tutaj zajmuję. Proszę. Ja tutaj poczekam razem na następną. No i co z tą Babą Jagą? Stała się czarowniczką. Tak. To taka jasna czarownica ręki. Czyli Baba Jaga polubiła siebie, a potem cały świat. Dobrze. Silniejszy do słabszego, więc tą strzałeczkę przerzuciłam też na drugą stronę i zaczniemy z sobą rozmawiać. Tylko jedna strona przeciwna. Bardzo dobrze. Czyli wystarczy zacząć ze sobą rozmawiać. A ja ciebie? A ja chciałam zgłosić w zarodku ten konflikt. Czyli jak rozpoznać wczesne symptomy, że już jakby na początku, już takie pierwsze sygnały, co daje jedna strona, druga strona, że coś gdzieś jest nie tak, żeby już wtedy reagować. Czyli takie organizacyjne podejście, czyli wczesne rozpoznawanie, diagnoza konfliktu, na którym można pracować. Okay. Wtedy możemy od razu zadziałać, jakby nie rozdmuchamy tej sprawy. Dobrze. Czy ja dostanę jakąś informację? Okej, okay, Hanu? So I think that with a mutual understanding can be reached by negotiations between each party, so they can be have an equal part at the same side. Czyli wyrówna, tak? Okej. Z wulkanu powstał ponownie jakiś krater. Powiedzmy, że może nie napisał Anton! Po prostu dzięki, po upływie tej negatywnej energii, która już wróciła do, to co już wróciło do tego swojego pierwotnego kształtu, a stało się to dzięki upływie emocji, czyli dzięki rozmowie z różnymi rodzajami. Okej. Okay. I? Co z konfliktem kształtu? Już mówiłam. Okej, okay, kochani, zrobiliśmy dość krótkim warsztacie. Przerobiliśmy sobie metaplan. Oczywiście nad nim można pracować dużo dłużej. Natomiast nasze pół godziny miało pokazać wam, że można wykorzystać po pierwsze techniki twórczego rozwiązywania problemów z manualnym wykorzystaniem plasteliny. Chciałam tylko pokazać pewną modyfikację, którą tutaj zastosowałam. Najpierw pokazaliśmy, jak jest. Zwykle jest tak, że powinnam Państwa zapytać o to, jak powinno być. Następnie, dlaczego jest tak, jak jest. I na końcu, dlaczego, co zrobić, żeby było tak, jak być powinno. Natomiast w przypadku konfliktu uzasadnione jest zapytanie, jak jest i dlaczego tak jest, jak jest, żeby potem wyjść do tej trzeciej fazy. Także mamy jakby dwie możliwości. Albo idziemy z pierwszej ćwiartki do drugiej, następnie trzecia i czwarta, albo pierwsza, trzecia, druga i czwarta. Że mam nadzieję, że przekonam Was do tego, żeby stosować metaplan naprawdę na zajęciach dydaktycznych, bo większość projektów, które
realizujemy na Politechnice, zaczynamy od metaplanu. Albo przynajmniej pokazujemy w trakcie zajęć, zadajemy te pytania, niekoniecznie umieszczając to na tym obrazku, bo czasami jest za dużo osób, ale to jest dobry sposób na to, żeby rozwiązać problem albo pokazać, do czego zmierzamy w projekcie. Udało nam się zmieścić w czasie, jesteśmy niezwykle dzielni. W związku z tym, jeżeli o mnie chodzi, bardzo Wam dziękuję. Możecie skutkowskich zabrać ze sobą, a nagrodą będzie wręczenie certyfikatu. Także dziękuję Wam bardzo. Za chwileczkę przejdziecie do następnego. Jutro możecie Państwo sobie zabrać plastelinkę, ona zawsze dobrze robi. Kto będzie leciał samolotem, pociągiem, samochodem, będzie mógł sobie wziąć lepiej. Na ręce dobrze działa. No, może...